No, prelegentem będzie teraz pan Tuat Gujemci, poeta, ale przede wszystkim polonista, filolog, tłumacz. Jego ostatnim dziełem, które przetłumaczył na wietnamski, była Lalka Prusa, za którą dostał... Państwa, tytuł wystąpienia: Poglądy buddyzmu na temat zdrowia. Tylko zabierz tą butelkę. O, dziękuję. Zabieram. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo moi poprzedni prelegenci bardzo ładnie mówią po polsku, a ja proszę, nie wiem, jak wyglądam na tle tych wszystkich, kiedy właśnie mój poziom znajomości języka polskiego jest taki, a nie inny, mimo że uczyłem się tego języka bardzo dawno temu. Tak. Tytuł mojego wystąpienia brzmi Poglądy buddyzmu na temat zdrowia. Ale następnie chciałbym podać państwu przykłady. Bardzo proszę o ciszę. Przykłady na to, że stosowanie zasad buddyjskich może zagwarantować dobre zdrowie. Pierwszy przykład, wielki poeta, pedagog XV wieku w Wietnamie, Nguyen Binh Phiep, który rozpowszechniał cały czas życie bez troski, dożył prawie 100 lat w XV wieku. To jest rzadkość naprawdę. A drugi przykład, członkowie mojej rodziny. Brat mojego dziadka zmarł, kiedy miał 105 lat. Moja babcia 91. Moja matka w tej chwili ma 92. Cieszy się bardzo dobrym zdrowiem i pamięcią. Ale warunkiem długowieczności w mojej rodzinie to bieda. Obawiam się, że nie będę kontynuował tradycji rodzinnej, bo za dużo czasu jestem w Polsce, gdzie nie doznałem i chyba nie doznam biedy. Chciałbym powiedzieć, że zdrowia i choroby są sprawami, które budzą najwięcej zainteresowania u ludzi. Więc nic dziwnego, że są zainteresowane przez wiele religii, w tym i buddyzm. Buddyzm uważany za jedyną na świecie religię, która skutecznie zdołał zapanować nad ludzką przemocą, mimo że rozpowszechnia piękny świat w innej karnacji, często podkreśla i wysoko cenni sprawę zdrowia człowieka. W nowoczesnym właśnie życiu uważa zdrowie za jeden z warunków niezbędnych i koniecznych dla jego życia, mimo że ono ma charakter przejściowy, ale ma bardzo duże znaczenie dla ludzi żyjących na naszej ziemi. Buddyzm uważa, że wszelkie życie jest cierpienie.
nic dziwnego, że cierpienia i metody likwidacji cierpień są sprawami często poruszanymi w księgach buddyjskich. Buddyzm zaczyna się właśnie od poszukiwania odpowiedzi na kwestię dotyczącą cierpień człowieka. Doszedł do wniosku, że cierpienia ludzi wynika z procesu, który jest nieunikniony dla każdego człowieka. To według takiej kolejności narodziny, starzenia się, choroby i śmierć. Zainteresowanie Buddy cierpieniami wynikającymi z życia ludzi stanowiło bardzo ważny punkt w jego nauce. Z kolei ten punkt to jedną z czterech szlachetnych praw Buddy. I prawdą jest to, że życie człowieka składa się z nieuniknionych sytuacji powodujących cierpienie. Wśród przyczyn powodujących cierpienie choroba jest tym, co ludzie najłatwiej odczuli za życia. Jeżeli choroba jest przyczyną powodującą cierpienie, to brak choroby lub posiadanie dobre zdrowie jest prawdziwym szczęściem. Posiadanie dobrego zdrowia jest marzeniem każdego człowieka bez względu na jego bogactwo czy pozycję społeczną. Ale zwykli ludzie często kojarzą zdrowie ze stanem, w którym jest obecność choroby czy jej brak na ciele fizycznym, a mało kto myśli o obecności czy braku chorób z punktu widzenia duchowego. A prawda jest taka, że zdrowie nie ogranicza się tylko do ciała fizycznego, a obejmuje ono także sprawy psychiczne. Mówiąc innymi słowami, nie tylko ciało fizyczne ulega różnym chorobom, ale dusza czy duch człowieka też im ulega. Nie tylko choroby ciała fizycznego powodują cierpienie i niebezpieczeństwo, choroby czy niemoc ducha, także takie cierpienie i niebezpieczeństwo potrafią tworzyć. A z tego, co mówiłem wcześniej, wynika, że zdrowie człowieka składa się właśnie ze zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego. Z punktu widzenia buddyjskiego zdrowie fizyczne istnieje, kiedy części ciała człowieka funkcjonują normalnie i spełniają to, co mają spełniać. Gdy jedna z części ciała nie funkcjonowała zgodnie z jej obowiązkiem lub kiedy jest brak funkcji którejś z części ciała, osłabienie ciała lub choroba miałyby miejsce. Niektórzy uważają, że zdrowie jest nie tylko wtedy, kiedy człowiek nie ma dolegliwości, ale jest, kiedy człowiek potrafi żyć dolegliwościami, potrafi pokonywać choroby dla rozwijania się i dla lepiej zrozumieć innych oraz współczuć innych. Jest taka prawda, że mimo buddyzm traktuje pojęcie zdrowia jako względne, sprawa zdrowia fizycznego zajmuje w doktrynach buddyjskich szczególnie miejsce, gdyż uważa je za warunek do
rozwoju życia duchowego. Choroby ciała fizycznego przeszkadzają człowiekowi w wykonywaniu na przykład ćwiczeń medytacyjnych. Przykładem może być, że chorowita osoba, która ma nawet kłopot z siedzeniem, nie ma siły i chęci do spełniania związków jako buddysta. Sam Budda doświadczył tego po 6 latach prowadzenia życia asety, dlatego zauważył, że nigdy nie będzie poświęcenia dla osoby całkowicie skończonej fizycznie. No i chciałem zwrócić uwagę na to, że w buddyzmie uważa się, że między ciałem a duchem istnieją ścisłe związki oraz to, że ciało fizyczne ma pewne wpływy na życie duchowe. Buddyzm często podkreśla znaczenie ducha i interesuje się rozwojem i pracą nad nim. Uważa to za ważny element życia człowieka, a cierpienie czy spokój wynika z tego, jaki właśnie jest stan zdrowia duchowego danej osoby. Tak więc trudno spodziewać się zdrowego ducha u człowieka o pełnym chorób ciele. Ale człowiek o zupełnie zdrowym ciele nie automatycznie może mieć stan zdrowego ducha, kiedy w człowieku jest pełno na przykład zmartwień, chciwości, nienawiści, egoizmu czy tam podejrzliwości. Człowiek w duchu, którego są wyżej wymienione rzeczy, z punktu widzenia buddyzmu jest uważany za osobę nie mającą stanu zdrowego ducha lub mówiąc innymi słowami, ta osoba jest chora psychicznie. Natomiast człowiek, który o nic się nie martwi, nie jest nękany przez różne cierpienia, przykre myśli, jest uważany za osobę zdrową psychicznie. Buddyzm uważa, że u człowieka trzy takie rzeczy powodują, że jest nieszczęśliwy. To jest niepokój i cierpienie. Są one także źródłem chorób psychicznych, mianowicie żądza, nienawiść i zaślepienie. Te trzy stany to stany złe, a w buddyzmie złe stany uważane są za stany chorób psychicznych. Zauważyłem wykładach, na przykład pani profesor, która mówi o Alessandrowiczu, to zauważyłem nawet podobieństwo między poglądami pana profesora Alessandrowicza a Buddą. I szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tym wcześniej. To znaczy, ja, no przepraszam, ale nie słyszałem wcześniej o Julianie Alessandrowiczu. Gdybym wiedział, to nawet zaproponowałbym referat na temat podobieństw
poglądach na pana profesora, a Buddy. Buddyzm uważa, że człowiek, żeby mieć tam spokojne życie, to musi spełnić takie trzy warunki. Po pierwsze, życie moralne. Po drugie, stan spokojnego ducha i głęboką wiedzę na wiele spraw, bo to jest bardzo ważne, bo człowiek, żeby mieć spokojne życie, to on musi wiedzieć i na przykład co może robić, a czego nie może. A to wynika z tego, że na przykład zna bardzo dobrze tam prawo, nie narusza na przykład nigdy to, co jest, nie może być naruszone. A poza tym to on musi na przykład mieć wiedzę na różne sprawy, bo dopiero wtedy to wszystko zagwarantuje, że on może być spokojny. A jak jest, nie ma żadnego tam zmartwienia, nie ma żadnego tam wyrzutu sumienia, że to robi źle i tak dalej, to wtedy może żyć spokojnie. I to dla buddysty to jest bardzo, bardzo ważne. Wiesław, to też można znaleźć poglądach Buddy na temat tam zdrowia, bo chodzi o to, że przyznaję szczerze, że w Wietnamie nie słyszałem na przykład o medycynie personalizowanej, bo tam chyba mało na ten temat piszą. Ale jest tutaj coś takiego, że wiara to chodzi o wiara pacjenta i wiarę lekarza. Jest bardzo, bardzo ważne. Julian Aleksandrowicz mówi, że nie ma chorób nieuleczalnych, a Buddha jeszcze tam dodaje, że pod warunkiem, że jest wiara tam u lekarza i wiara u pacjenta. Bo chodzi o to, że jeżeli pacjent wierzy w to, w jaki sposób, jakie metody stosuje lekarz, to jest bardzo ważne. A jeżeli lekarz wierzy w to, że pacjent nigdy albo mało myśli o tym, że to te metody nie będą skuteczne, to wtedy trudno mówić o efekcie leczenia. Jeszcze to, że szerząc to myśl, to chodzi o to, że
że lekarz ma zaufania do woli pacjenta, a pacjent ma zaufania do kompetencji, czy tam do efektywności właśnie metod lekarza. No i Buddha mówi, że między lekarzem a pacjentem musi istnieć właśnie wzajemne zaufanie. A w buddyzmie bardzo ważne są na przykład bardzo ważna jest medytacja, bo to u katolików na przykład mówiły, że to są modlitwy, nie? Do Boga. A buddyści też modlą się do Buddy, mimo że nie on. Zawsze mówimy, że buddyzm to religia, która nie ma Boga. Budda, mimo że skupiał wokół siebie rzesze tam zwolenników, ale nigdy nie mówi, że jestem Bogiem, że musicie mnie słuchać i robić to, co ja każę i tak dalej. Tak więc, ale w buddyzmie medytacja, oczywiście to zależy od szkoły, ale ogólnie mówiąc, to medytacja są bardzo ważne. Bardzo. W przypadku chorych to jeszcze ważniejsze, bo chory to wtedy w czasie to medytacji pacjenci mogą osiągnąć taki poziom przebudzenia albo oświęcenia, to wtedy no, czuje się o wiele lepiej, nie myśli o śmierci i dlatego to pomaga i właśnie w leczeniu. Chciałem powiedzieć coś na temat świątyni buddyjskich w Wietnamie, bo na tym polega właśnie różnica między kościołem w Polsce a świątynią buddyjską. Bo tam na przykład tam buddyści nie przychodzą do świątyni i w takim charakterze, tak jak w Polsce. Polacy przychodzą do kościoła, bo głównie chodzi o oszukanie na przykład spokoju w czasie obecności na terenie świątyni. Tam w ogóle nie po to, żeby modlić się w czasie pobytu, a tylko, że ja podejrzewam, że ze względu na to, że zawsze mamy bardzo mało przestrzeni w domu. I dlatego każda świątynia buddyjska znajduje się przeważnie na pięknym miejscu, albo pod rzeką, albo w lesie, albo tam, gdzie panuje zupełny tam spokój. I dlatego przychodzą i po wietnamsku mówimy, że spacerują na terenie świątyni. Tak więc ludzie tam naprawdę spacerują, chodzą na spacer, a potem dopiero znaczy tam patrzy na piękno krajobrazu i to chyba to pokój, to
to spokój, to wiara w to, że znajdują się na takim miejscu, to pomaga im bardzo dużo pod względem psychicznym. I dlatego tak mówimy, że to jest świątynia buddyjska, to w większym, to w pewnym stopniu to jest miejscem do spacerowania. Ja myślę, że na temat tego mogę mówić trochę więcej, mimo że nie jestem specjalistą od doktryn buddyjskich. Ja mogę więcej i ładniej mówić na temat literatury polskiej w Wietnamie, bo sam jestem tłumaczem. Mirek mówił, że jestem autorem przekładu lalki. I to jest prawda. I za przekład otrzymałem nawet bardzo prestiżową nagrodę. A jeszcze to, że przetłumaczyłem i opublikowałem jeszcze cesarza Kapuścińskiego. I też otrzymałem za przekład tej książki nagrodę przyznaną przez Związek Literatów Wietnamskich. I tam się mówi, że w całej historii literatury wietnamskiej nie ma przypadku, że jeden tłumacz w kolejnych dwóch latach otrzymał dwie prestiżowe nagrody. A dla mnie to nieważne, czy to jestem tam w wyjątkowej sytuacji, czy nie. Dla mnie bardzo ważne, że coś do tej pory udało mi się, coś sensownego zrobić dla literatury polskiej, która jest bardzo, bardzo popularna, ma bardzo wysoką pozycję w literaturze przekładowej w Wietnamie i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Chciałem jeszcze dodać, że jestem autorem przekładu pianisty Spielmana, a nawet przygód Kozioka Matołka Kozińskiego. Chodzi o to, że zawsze mnie pytają, czy język polski jest dla mnie trudny. Ja zawsze mówię, nie jest trudny, jest tylko cholernie trudny. I na temat języka polskiego napisałem wiersz pod tytułem Język polski. Państwo pozwolą, żebym przeczytał. Język polski. Wymowa karkołomna. Gramatyka tortur. Wyjątkowych przypadków tropikalna dżungla. Raz proszę pani, innym razem proszę panią. Ta wyszła za mąż, ta się ukryła za męża. Jak okiełznać ten mętlik, zachowując zmysł? Dziękuję ci, mamo, że zrobiłaś ze mnie takiego odważniaka. W nierównej walce z polskim wciąż mam jakąś szansę. Dziękuję.